Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu Obliczu Pana Jezusa. Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie swoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszą w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twojego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze
w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały. Wezwanie. Pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociecho smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię, przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Inną rzeczą, która jest jakoś związana z tradycją, z której Jezus wyrósł, to są błogosławieństwa. Ewangeliści czasem podają, że właśnie zgodnie z zwyczajem żydowskim Jezus odmawiał modlitwę błogosławieństw.
Niekoniecznie musiały to być te 18 błogosławieństw w jednym pakiecie. Mogło to być któreś z tych błogosławieństw, ale on je w takich ważnych momentach podejmował. W czasie cudownego rozmnożenia chleba właśnie pobłogosławił te chleby i ryby. Marek to opisuje, 6 rozdział, 41 werset. Czytamy tam tak. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Czyli odmówił błogosławieństwo, to, które znał z tych modlitw porannych, południowych i wieczornych. Drugi moment, o którymśmy też już wspominali wczoraj w innym kontekście, to błogosławił dzieci, które do niego przyprowadzano. Marek 10 rozdział, 16 werset. Uczniowie szorstko zabraniali, pamiętamy, Pan Jezus się oburzył i biorąc dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Także w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawia Eucharystię, też się pojawiają te tradycyjne błogosławieństwa. Czytamy to też u Marka, 14 rozdział, wersety 22-23. Mówi tam tak ewangelista. A kiedy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, pili z niego wszyscy. Odmówił błogosławieństwo, odmówił dziękczynienie nad chlebem i nad winem, ustanawiając Eucharystię, zanurzona w tą tradycyjną Paschę. Także po zmartwychwstaniu powtórzył ten akt w Emaus, kiedy po całej podróży przymusili go ci dwaj uczniowie, żeby z nimi został na wieczerzy. To jest powiedziane, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy się im oczy otworzyli, poznali go, lecz on zniknął im z oczu. To opisuje wyłącznie Łukasz, 24 rozdział, wersety 30-31. Też to tradycyjne błogosławieństwo odmówione, po którym został rozpoznany. I także, kiedy po raz ostatni się z nimi spotkał, z uczniami, przed wniebowstąpieniem też ich pobłogosławił. I to Łukasz opisuje pod koniec swojej Ewangelii, 24 rozdział, 51 werset. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi, został uniesiony do nieba. Czyli ważny wymiar, który z tradycji tej wcześniejszej jego wypływał, obecny w jego życiu publicznym. Błogosławienie. I to, cośmy wczoraj też chyba wspominali, żebyśmy umieli błogosławić dzieci, błogosławić innych. Nie tylko kapłan może błogosławić, każdy może błogosławić. Pamiętacie, że kapłan jest błogosławiony przez rodziców przed mszą prymicyjną. Specjalne błogosławieństwo rodziców nad kapłanem przed pójściem na pierwszą mszę świętą. Jak są rodzice bardziej odporni, to się tego na pamięć nauczą. To jest króciutkie, ale większość rodziców jest tak zestresowana w tym momencie, że trzeba im podać na kartce, żeby to odczytali, to błogosławieństwo. Ale rodzice błogosławią kapłana. Wracając do Pana Jezusa, wielokrotnie pojawia się stwierdzenie w Ewangeliach, że Jezus oddalał się, aby się modlić. Działo się to zwłaszcza po wielkich cudach. Jezus odczuwał potrzebę, żeby być sam na sam z Ojcem, by Go wysławiać, dziękować. Nie wiemy, co tam robił, jak się tam modlił, ale to nie były tylko te chwile, które były przepisane. Czyli Jezus nie tylko jakby kontynuował tą wielką tradycję modlitwy Izraela, ale można powiedzieć, że nadał jej nowy wymiar, tej tradycji modlitwy, kiedy stwierdził: zawsze trzeba się modlić i nie ustawać. To jest o Łukasza, 18 rozdział, werset 1. Zawsze i nie ustawać. I potem jest ta przypowieść o wdowie, która się naprzykrzała sędziemu, który nie chciał wziąć w obronę, a w końcu dla świętego spokoju wziął w obronę. I Jezus mówi: o ileż bardziej Ojciec weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą Go proszą, żeby ich obronić przed ich przeciwnikiem, czy przed kusicielem. Czyli modlić się stale, nie ustawać. To nie znaczy, że jesteśmy cały czas w kaplicy, ale że nasze serce jest cały czas przy boku.
tak jak w życiu Jezusa. On żył w nieprzerwanej więzi z Ojcem. Sam to wyrazi. Rozproszycie się, zostawicie mnie samego, ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Jan 16:32. Żegnając się wieczerniku. Ojciec jest ze mną, a On jest z Ojcem. Nieustannie. Czyli to usilne pragnienie Boga, które wyrażają psalmiści, jagłania pragnie wody, szukam, pragnę, tęsknię. Jezus przesywał intensywnie, właśnie jako zwrócenie się całym sobą do Ojca. Jakby w ten sposób dopełnił modlitwę psalmów Izraela. Tą swoją postawą bycia nieustannie w relacji do Boga jako Ojca. Oblicze boskie, Zbawcę naszego, za grzechy świata strasznie zranione, żeś synów ludzkich Oh.
akt uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci, powtórę, boskie oblicze na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twoje, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twoim obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam, i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje, i sam racz dopełnić, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.
otoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, znieważone i policzkowane, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem krzyża, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, utarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, promieniejące światłością w chwili w niebo wstąpienia, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, w Eucharystii ukryte, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jasnością bóstwa płonące, zranione, zbite za grzechy moje, okrutne męki cierpiące.
modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Przenajświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy się Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami. Łzy przesłaniające boskie Twe oczy zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym, nad brzegami rzek Babilonu śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Skoro jesteś prawdziwą, jedyną ojczyzną naszych serc, śpiew nasz nie będzie rozbrzmiewać na ziemi obcej. Najświętsze oblicze Jezusa, czekając na dzień wieczności, w którym podziwiać będziemy chwałę Twą nieskończoną, jedynym naszym pragnieniem będzie zachwycać boskie Twe oczy, ukrywając nasze twarze przed ludźmi, aby nikt nie mógł nas rozpoznać. Twoje wejrzenie zasłonięte, o Jezu, to nasze niebo. Szkarło
Akty wynagradzające, przenajświętsze oblicze Pana naszego, ciągle znieważane przez grzeszników. Pobudzeni miłością ku Tobie przychodzimy, by ofiarować Ci nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych. Za nienawiść ku Tobie, szerzoną słowem i czynem, wynagradzamy Ci, Panie. Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej mszy świętej wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach wynagradzamy Ci, Panie. Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych wynagradzamy Ci, Panie. Za brak miłości ku Tobie wynagradzamy Ci, Panie. Za zniewagi wyrządzone Twemu Najświętszemu obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa wynagradzamy Ci, Panie. Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca Świętego i duchowieństwa wynagradzamy Ci, Panie. Za gwałcenie niedziel i świąt przez ciężkie prace wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi na całym świecie Tobie wyrządzane wynagradzamy Ci, Panie. Co?